Jak sztuka może się stać nie tylko pięknem dla oka, ale też remedium dla naszych płuc? I czy farba może pochłaniać smog? Te i inne pytania padną w kolejnym odcinku wideokastu 10 minut błękitu. Bądźcie z nami! Dzień dobry. Województwo Śląskie wita w kolejnym odcinku wideokastu 10 minut błękitu. Dziś zmalujemy wraz z wami wyjątkową podróż przez sztukę i powietrze. A to dlatego, że odcinek dzisiejszy nosi tytuł Zapach farby o poranku, sztuka, która oczyszcza powietrze. Porozmawiamy o tym, jak sztuka właśnie może stać się nie tylko pięknem dla oka, ale też remedium dla naszych Puc. Ja nazywam się Magdalena Libiszewska i w tej rozmowie bardzo pomoże mi nasz gość, Łukasz Zasadni, twórca grupy Nie Tak. Tak? Tak. tak. Dzień dobry, Dzień Witam. dobry, cześć. Co i razem wyruszymy w tę fascynującą podróż. To będzie podróż przez murale antysmogowe, ale nie tylko. No i teraz sprawdzimy, czy nasz gość, chociaż to pytanie chyba retoryczne, lubisz zapach farby o poranku? Jestem na niego skazany od ponad 25 lat, więc e, lubię. Jest to coś, co kocham. Malowanie kocham, malowanie, tworzenie prac w różnych przestrzeniach miejskich, więc e, tak, lubię, bardzo lubię. Zanim przejdziemy do tych konkretów, e, czyli jak dzięki Wam oczyścić powietrze i pozbyć się smogu, e, powiedz, ta mysz na bluzie to nie przypadek. To moje dziecko. Tak, to moje <laughs> dziecko, tak. Wymyślone 18 <laughs> lat temu i też mi towarzyszy przez tą drogę kariery. No i pewnie nasi widzowie mogą ją gdzieś tam sobie w przestrzeni miejskiej znaleźć i jeśli mnie znają, to pozdrawiam. To na pewno. To jak narodził się pomysł na połączenie sztuki z walką o czyste powietrze, zwłaszcza oczywiście przez te murale antysmogowe? To pewnie jest taka innowacyjność związana z produktem, których używamy. Jeśli używamy farb, które są zwykłe, konwencjonalne, malujemy zwykłe murale, prawda? Jeśli na rynku pojawiła się farba, która ma takie właściwości do oczyszczania powietrza, wrzuciłem to do oferty, bo pomyślałem, że to jest bardzo fajny pomysł na to, żeby połączyć sztukę, czyli malowanie tych morali, które robię wiele lat, z tym, żeby jeszcze to było bardziej efektywne i dawało coś więcej niż tylko odbiór wizualny. Pracujesz już na tych farbach? Tak, tak, pracuję już no od się, sześciu lat, ponad. Jak się to sprawdza? Jak ty jako artysta używający tego narzędzia się czujesz? Te farby też wymagają pewnego doświadczenia i one mają określoną ilość barw, bo też to są farby, które można używać tylko głównie jako tła. My jeśli chcemy je, ich używać, to są farby pastelowe. Te, e, potrzeba, potrzeba filtracji e, odbywa się na tym, że słońce musi odbijać promienie słoneczne z tych, e, z tych chemicznych właściwości tej farby, dlatego ona musi być w jasnych kolorach, czyli w pastelach. E, projektując taki mural, trzeba mieć to na uwadze i odpowiednio właśnie roz, roz, e, zaprojektować ten, ten mural, żeby to tło było bardziej efektywne, jeśli chodzi o to, oczysz oczyszczanie powietrza. A jak wpadłeś na taki pomysł, to jak zareagowało twoje artystyczne otoczenie? Czy to w ogóle jest sens, czy raczej mówili, o tak, bądź jest. Ego. Tak. Myślę, że, że, że to jest sens, bo jest taka moda i bardzo dobrze, jeśli chodzi o ochronę środowiska. I ona gdzieś tam się wdarła do tego świata w graffiti czy, czy świata murali. No, i to jest moim zdaniem super pomysł właśnie połączenia przyjemnego z pożytecznym. Czyli malujemy, mamy efekt wizualny i mamy ten efekt, który daje dodatkowy, yy, dodatkowy sposób na to, żeby to powietrze, o to powietrze zadbać. Jeden metr takiego muralu, metr kwadratowy, oczyszcza tyle samo powietrza rocznie, co jedno drzewo o średniej wielkości. Tak z tego wynikają te badania. Myszka jest w kolorach pastelowych, jak zerkam, czyli można ją takim e, antysmogowym muralem potraktować? E, tak, można, Można pewnie, że tak. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, e, czekam na to wiele lat, żeby stworzyć taki mural z myszą. Jeden jest w piekarach śląskich, taki duży, ale nie antysmogowy, więc może będzie na przyszłość e, na Śląsku taki mysz, która jest ekologiczna i oczyszcza powietrzem bardzo chętnie. Łukaszu, czyli naprawdę murale antysmogowe to jest skuteczny sposób e, na oczyszczanie naszego powietrza? Czy, czy, czy pełni tylko rolę... Czy pełni tylko rolę, Twoim zdaniem, edukacyjną, no i oczywiście artystyczną? No, pewnie, że pełni i taką rolę, i taką. To są morale, które działają, jest, są na to y, określone certyfikaty producenta. Y, wielu jest producentów tych farb. Ja się, no nie będę wymieniał firmy, ale bazuję na polskich produktach i są one y, certyfikowane, y, z tego co wiem, nawet y, Instytut Wojskowy, czy już nawet nie wiem jak to się nazywa, ma, ma, ma te badania przeprowadzone. No i jeśli działają, no to ich używamy i do pięciu lat te właściwości, które producent określa w, w recepturze działają. Także. Czyli gdzieś jest y, taka informacja o tym, że ten mural został stworzony? Na, na takiej zasadzie antysmogowej. Bo wiesz, zastanawiam się, czy, czy odbiorca będzie wiedział, że o, ta sztuka to nie tylko piękna, ale też dbanie mhm. o ekologię. Zazwyczaj jest tak, że jeśli malujemy dla samorządów takie murale, oni takie tabliczki umieszczają. My, my też się tym chwalimy i w mediach społecznościowych zawsze, jak malujemy taki mural, no dla nas to też jest reklama, że, że ten mural ma te właściwości, a y, taki zwykły odbiorca, który niekoniecznie interesuje się muralami, może sobie przeczytać na tych tablicach informacyjnych. Ostatnio chyba nawet w Tworogu malowałem taki mural i tam taka tabliczka powstała, więc można sobie przeczytać, podejść, kto jest autorem i jakie, z jakich farb został stworzony mural. To super, bo cały czas rośnie nam ta świadomość, że jest to potrzebne. Tak, no pewnie, że tak. Jeśli, tak ja mówię, jeśli mamy takie narzędzie, warto je wykorzystać. Czy zanieczyszczenie powietrza miało konkretny wpływ na dzieła sztuki? Masz taką wiedzę, wiesz, pytam o historię, takie nie wiem, obrazy, rzeźby, no, myślę, że tak. No, wielu artystów gdzieś. Zawsze to, co nas otacza i to, co na nas oddziałuje, gdzieś zdobywa to uznanie artystów. I czy to są pozytywne rzeczy, czy negatywne, są używane w sztuce. Tak jak tam rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, ta londyńska mogła na pewno była uży wykorzystana w wielu działach. Na Śląsku, no Erwin Sówka jest taką osobą, która mi się kojarzy właśnie z tym, że maluje kopalnie i te kopcące kominy. Więc to jest taki nasz artysta z Szopienic, który, który tworzył takie dzieła, gdzie dużo było tego dymu w tych pracach. Ja raczej nie maluję takich obrazów, ale Zawsze staram się gdzieś patrzeć na pozytywne strony świata, więc y, moje prace są uśmiechnięte i wesołe i kolorowe. No to jak wiemy już, jakie są Twoje prace, to teraz powiedz, gdzie są Twoje prace. Na przykład te antysmogowe. Antysmogowe? No wbrew pozorom na Śląsku ich nie ma za dużo, mam nadzieję, że to się zmieni, dlatego ta rozmowa. Absolutnie. Ale, ale poza Śląskiem faktycznie teraz w tych naszych zielonych płucach, czyli okolicach właśnie Lublińca, tego powiatu, tam, tam jest taki fajny projekt, który tworzymy, e, trzech murali, dwa już zostały stworzone, to jest Forug, to jest e, e, Tarnowskie Góry, przepraszam, tam jeszcze był mural, który, który stworzyłem dwa lata temu. Świetny, bardzo mi się podoba, jestem z niego bardzo dumny. To jest mural przy rynku zaraz w Tarunowskich Górach i on też ma właściwości antysmogowe. Krupski młyn, Krupski młyn jeszcze, tak, w tym roku powstanie Krupski Młyn. W jaki sposób sztuka może nakłonić ludzi do tego, żebyśmy się zatrzymali i zwrócili uwagę na nasze powietrze, żeby one po prostu było z dnia na dzień coraz czystsze, a nie gorsze. No to wszystko zależy od nas. Jeśli ktoś jest na tyle wrażliwy, że przy, patrząc na mur, zmieni swoje, swoje zachowania, no to to już jest jakiś sukces. Akurat mam taką, pozy, taką świetny, świetny odbiór tak jednej pracy, która może nie jest malowana jeszcze farbami antysmogowymi, bo wtedy ich nie było, ale jest taka mysz przy, przy wjeździe do lasu w Panewnikach w Katowicach, gdzie właśnie mówi, żeby nie zanieczyszczać lasów. I to też jest taki, bardzo się to fajnym, szerokim echem odbyło i faktycznie założyłem, że w tym miejscu tych śmieci jest mniej. A było to takie nielegalne składowisko śmieci, więc ta, ta sztuka gdzieś tam oddziałuje i pewnie działa. No i mam nadzieję, niech, 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 niech ten taki przekaz no głównie tego, żeby naszym dzieciom w przyszłym pokoleniu lepiej się dzieło, żyło, niech idzie w świat. I to każda forma sztuki, prawda? Murale oczywiście. Każda for, for forma, czy to właśnie street art, jak, jak Franek, czy murale, które są na zamówienie samorządów czy, czy firm prywatnych, też takich wiele, wiele powstało komercyjnych takich typowo dzieł też to jest fajne, zauważyłem, że wiele film o to pyta. W takich niekoniecznie związanych z tym, że się może kojarzyć, że ta firma jest proekologiczna, bo wytwarza różne dziwne rzeczy, ale sami chcą się tym chwalić, że są eko i tworzą takie dzieła. Czy są takie badania naukowe jakieś potwierdzające pozytywny wpływ murali antysmogowych? Tak, 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 tak. to wstępnie wcześniej po, mm -hmm. w, wspomniałem. No ja ja nie jestem fizykiem, który się na tym zna i przeprowadza takie badania, ale ufam, że jeśli jest produkt na rynku, który ma odpowiedni certyfikat i jest przebadany, no to działa. No musi działać, bo jeśli by nie działał, to, to by nie został dopuszczony do, do produkcji. Mural musi spełnić pewne warunki. To nie może być mural namalowany wszędzie. Nie może być mural, który jest na ścianach, które nie otrzymują promieni słonecznych, bo ten efekt tej fotokatalitycznych farb zachodzi tylko i wtedy, jeśli promienie światła na niego padają. Więc to światło, które odbija promienie. Wchodzi w reakcję tam z tymi kwar kwarcami, i to tam gdzieś tam zachodzi. Więc nie no zazwyczaj... by było, żeby przez ten smog nam się światło przebiło. E, tak. No, słońce sobie jeszcze radzi, i, i na ścianach południowych, szczególnie, działa to bardzo dobrze. Ten mural faktycznie przez ten okres pięciu lat spełnia swoje, swoje założenia. Słyszałeś gdzieś poza granicami naszego kraju też o takich rozwiązaniach? Tak, no też pierwsza firma, która stworzyła ten, ten, ten patent na te farby, chyba pochodzi z Włoch, więc to jest gdzieś tam przyszło z zachodu, jak to wiele rzeczy. No i, i, i cieszę się, że nasi tutaj producenci podjęli tam ten temat i stworzyli nasz własny produkt. I, i te farby naprawdę już mamy też solidnej jakości. Bardzo fajnie się nimi maluje i nie widzę w ogóle różnicy między produktem zachodnim a naszym, a nawet uważam, że są lepsze. Czyli nie tylko czym malujemy murale, ale też co na nich malujemy, ma wpływ na nasze środowisko. No, myślę, że tak. Ta, ta świadomość społeczna jest bardzo ważna, i y, moim celem jest to, właśnie, żeby trafić do młodych, bo takich mam główny, y, główne założenia, że właśnie ci młodzi, żeby nie tylko siedzieli w tych komputerach, grali w gry, tylko niech też y, jak chodzą po tym świecie y, i od, 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 odciągają twarz od smartfona y, w kierunku tego, co tworzę. Niech to będzie dla nich jakieś takie, są takie hasła mocniejsze, niektóre, które właśnie mówią o tym, żeby dbać o to środowisko. Co jeszcze Franek będzie, na co Franek będzie nam zwracał uwagę? Znaczy, no już nie pozwala nam śmiecić w lesie. Tak. Jest jakiś ciąg dalszy? Tak, no, zazwyczaj są to hasła, które nawiązują do tego, żeby iść przez życie, być dobrym i czerpać radość z życia. To jest takie moje motto i po prostu, żeby być dobrym, dobrym człowiekiem no i, i tam już gdzieś ten przekaz świadnie się, a, a już kto sobie dopisze, co znaczy być dobrym człowiekiem, to już zależy od niego. No, jest to bardzo taka pozytywna postać, która właśnie w tym całym, to zaczęło się od tego, że jeździłem do szkoły, do liceum, tramwajami i widziałem, jak ludzie są smutni na co dzień, jak ludzie po prostu mają te tak podkowy w dół i, i to mnie gdzieś tam zainspirowało jako młodego chłopaka, żeby stworzyć tą postać tej myszy, która właśnie będzie miała no, odwrót ten uśmiech. A dlaczego mysz? Y to też jest trochę skomplikowane, ale gdzieś było nawiązanie do postaci kota, który tworzył mój przyjaciół w tamtym czasie. No i malowaliśmy grafiti, A graffiti było tak postrzegane w te 20 parę lat temu dosyć kontrowersyjnie. To były takie dzieła gdzieś tam bardziej w, w, uważane jako dewastacja. No oczywiście, z, wandalizm, teraz się to zmieniło, już to powiedzmy dużo osób traktuje jako sztukę. No, i w tym czasie stworzyliśmy postacie. On stworzył kotę, ja stworzyłem mysz, żeby te postacie właśnie od oderwać od tego graffiti związanego z wandalizmem, tylko żeby to było takie bardziej tartowe. No, też też nie ukrywam, że gdzieś tam inspiracją z zachodu były jakieś różne postacie, właśnie takie, no niekoniecznie zwierzęce, ale że były jakieś postacie, czy tam ludziki dziwne. No ja wymyśliłem to mysz, no kota już nie ma z nami, przestał malować te koty 10 lat temu. Kot pokonany no, przez myszkę. Kot, kot, tak, jak Tom i Jerry, to tutaj ten Jerry wygrał z tym, z tym Tomem i... I, i, no I, i sobie się dzia ma. Działam sobie tak, działam sobie teraz sam i też, też ma się dobrze, no jest to moja pasja, moje dzieci też to kochają i widzę tą radość, którą przynoszę na nich tą pracą, także to jest fajne. Jakie są plany na przyszłość, jeśli chodzi o połączenie sztuki z walką o czyste powietrze w województwie śląskim? Plany na przyszłość? No, mamy tych ścian dużo, które są wykorzystywane jeszcze niestety pod cele reklamowe. Mam nadzieję, że to się zmieni i wprowadzimy jakąś ustawę krajobrazową, tak jak w innych miastach, gdzie te banery, te szmaty gdzieś znikną, a my będziemy mogli na przykład na tych powierzchniach tworzyć te murale. Niekoniecznie tutaj też mówię o sobie, ale zapraszając innych twórców, gdzie to jest fajne. Moim zdaniem to są takie miasta jak Głódź, gdzie mamy prawdziwą galerię, tam jest ponad 180 murali. Są wycieczki, jest to atrakcja turystyczna. Można to wykorzystać jako niesamowity no taki vibe, który oprócz tego, że mamy jakąś e związaną z industrialną rzeczy e zabytki przemysłu technicznego, możemy też w tą sztukę pójść. Bo ja uważam, że właśnie na takich powierzchniach pro Proindustrialnych. Znakomicie to wygląda i się to komponuje. Nie zawsze to muszą być jakieś kolorowe rzeczy, mogą być ze smakiem, stonowane. To jest, mamy bazę artystów z całego świata albo nawet tutaj naszych lokalnych, którzy możemy stworzyć no, cuda na kiju, tylko trzeba chcieć. I, i, I mieć takich ludzi w samorządach czy w urzędach, którzy będą mieli na tyle otwartą głowę. Żeby pójść w tym kierunku i na przykład te murale też nie są wieczne moim zdaniem, właśnie przez to, że jest to zanieczyszczenie powietrza, mamy ten smog, te murale po pięciu, dziesięciu latach, no już tak jak zwykła elewacja, nawet w prywatnych domach wymaga odświeżenia. Można je pewnie myć, no, ale myślę, że też można odmalować albo zaprosić ponownie y, artystę lub innego po tych 5-10 latach i stworzyć kolejny mural, gdzie to zawsze będzie jakąś żywą galerią. Nie każdy zwykły człowiek ma czas i ochotę chodzić po galeriach sztuki. No a tutaj może sobie iść do pracy i, i zobaczyć dzieło, które gdzieś tam coś mówi do niego i go inspiruje, albo do tej ochrony środowiska, albo y, polepsze nastrój, tak jak tam już właśnie. A to koło tej y, czarno-czerwonej cegły? na Śląsku pięknie będzie wyglądać mural, prawda? Dobrze no tak. się komponuje. Można połączyć te, 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 te rzeczy. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że są konserwatorzy zabytków, którzy też mają odpowiednie e, gdzieś tam swoje lokalizacje i tych budynków, które są zabytkowe no nie, nie będziemy malować, no ale jest wiele tych budynków jeszcze takich pokomunistycznych, po, po które są e, paskudne. No i was się proszę o to, żeby z tych teraz ciemnych, czarnych elewacji e, zmienić je w coś pozytywnego. Coś czuję, że nasza kolejna rozmowa z Łukaszem będzie o Festiwalu Murali. Tak, które, które też zainicjowałem w Katowicach w 2011 roku wraz z biurem ESK wtedy. No i teraz chętnie do tego wrócę. Mam nadzieję, że będziemy mogli o tym porozmawiać. Porozmawialiśmy o tym, jak sztuka może być nie tylko wizualnym przysmakiem, ale także lekarstwem na nasze płuca. Dzięki bardzo za rozmowę i do zobaczenia w kolejnej. Mam nadzieję odsłonię Street Art Festivalu w Katowicach. Tam się mam nadzieję zobaczymy. No to do zobaczenia i z Wami też do zobaczenia w kolejnym odcinku wideokastu 10 minut błękitu.